Hej kochani, dziś 13 grudnia byłem w mojej przychodni zrytej na 9, z godzina 8. Na 9 mam lekarza. 6 osób zdążyło się zapisać. No ponoć jakaś zaraza panuje. Chyba jest epidemia grypy. Tak mi się wydaje, bo tyle ludzi chorych. Takie obłożenie ma przychodnia, że było. No nic, zobaczymy co mi powie. Mam nadzieję. Znaczy czuję się ogólnie lepiej. Gardło mi już tak nie boli. Mam problemy z odkasływaniem, ale dobra. Co ja wam będę tam gadał o swoim zdrowiu? Postanowiłem, skoro mam tyle czasu jeszcze, poszedłem do Biedry. No to bo Biedronka jest. Jest kilka ofert fajnych. Przede wszystkim jest taki fajny grill elektryczny. Wiecie co, to nie wiem jaka to jest firma. Elektro jakieś. Może to jakieś gówno badziewie. No ale kosztuje 109 zł. Wygląda ładnie. Jest duża powierzchnia grillująca. 7 stopni regulacji. Nie wiem, ja się skuszę. Na pewno tutaj teraz tego nie kupiłem. Przepraszam, bo daleko mam, tak? To jest takie duże pudło, bardzo duże pudło. Idzie coś, czy nie? Mogę przejść. Takiego grilla sobie kupię, bo już tak marzy mi się, żeby zrobić jakąś polędwicę z grilla, albo nie wiem, jakieś takie nawet zwykłe bułeczki kupić i tam włożyć cerek, szynkę i do tego grilla taką prasownicę i mi tak fajnie podgrzeje. Chrupka bułeczka będzie bardzo dobra. Tak więc taki grill, no ja zakupię, napiszę wam na fejsie czy warto, a w Biedronce kosztuje 109 zł. Hej, słuchajcie, no ja już wyszedłem od lekarza. Boże, jakie tam cyrki, odchodzę w tych przychodniach. Jedna baba, słuchajcie, jedna baba latała po wszystkich lekarzach, we wszystkich drzwi, w każdą kolejkę się wpieprzała i mówiła, że ona jest inwalidką wojenną, a miała gdzieś może z 50 lat. Mówię, że jest inwalidką wojenną i ona na podstawie orzecznictwa Sejmu ma prawo wejść wszędzie bez kolejki. Cyrki po prostu na kółkach. Dokładnie. A co, lekarz? To też hit roku, hit dnia. Lekarz przepisał mi nowe leki. Osłonowe tym razem na umie. Leki na odporność dostałem. No po prostu... Czekałem od 8 do 9.30. Oczywiście byłem zapisany na 9. Początkowo. Później się okazało, że na 9.30. Tragedia ta przychodnia. Tragedia, no ale niestety tak jak pisałem, nie mogę zrezygnować z tej przychodni, dlatego to tam jest jeden lekarz. Mój lekarz, który mnie prowadzi od samego początku. No i który jak potrzebuje recepty, to zawsze mi da taką receptę. A jak wiecie, no tam nadciśnienie, astma, takie inne rzeczy, to nie wiadomo, kiedy potrzeba będzie recepta, więc zaufany lekarz, nie mogę zrezygnować. Dobra, wracamy do promocji dnia. To ja już w domu kupiłem tego grilla. Widzisz? Elektriko, o! Najbardziej ciekawa jest tula, o! Tula jest najbardziej ciekawa. Co tu jest? Ja będę zaraz robił... O, może recenzję zrobię. Nie, recenzję. Grilla z Biedronki, tak. Zaraz coś zjem, ale tak, w Biedronce warto jeszcze zwrócić uwagę, jest cola. Cola, takie dwupak, butelki po litr 75, czyli 3,5 litra macie, w cenie 5,99. Normalnie to taka butelka 2,5 litrowa Coca-Coli kosztuje właśnie 5,99. Czyli tutaj w Biedrze kupicie, to macie litra gratis. Tak więc wy możecie pić, ja nie bardzo, róbcie zapasy. Na Sylwestra, o. Cola się przyda. 5,99 w Biedronce. No to ja już upiekłem na grillu. O, widzicie? O, takie cudo. Z serem, z szynką. No, w środku pomidor, ketchup. Słuchajcie, mówiłem przed chwilą a propos coli i przypomniało mi się, cały tydzień wam chciałem o tym powiedzieć. Oddalę się trochę. O. Czy wy wiecie, że symbol Mikołaja, ten taki z czerwonym kapeluszem, z białym pomponem, takim czerwonym kubraczku, to jest produkt marketingowy wymyślony przez Coca-Colę. Tak, święty Mikołaj, ten, który
ten wizerunek, który my cały czas obserwujemy, takiego brogatego pana, został wymyślony w 1930 roku przez Freda Micena. W latach 20. Coca-Cola przeżywała kryzys. To jest naprawdę niesamowite, ale wymyślono wtedy, wpadnięto na pomysł wymyślenia czegoś, co będzie się kojarzyło z Coca-Colą i właśnie wymyślono takiego Mikołaja, to przenikło do kultury, tak więc jak z każdym razem patrzycie na Mikołaja, to pamiętajcie, że został on wymyślony, ta postać, przez Coca-Colę. Musiałem spróbować. Bardzo dobre. Fajnie opieka. Szybko się nagrzewa. Pyszne, takie fajne sandwicze można robić. Wszystko tu będę teraz grillował. Wszystko. Poza parówkami. Sam tłuszcz. No. Jeszcze miałem wam coś powiedzieć. Wiem. Dla prawdziwych facetów. W tym sensie takich facetów dzieciaków. W Tesco możecie znaleźć PlayStation za 777 zł. To jest taka konsola z dyskiem 160 giga. Nie wiem, czy oglądaliście moje poprzednie promocje, ale mówiłem, że Sony ma w swoich konsolach napęd Blu-ray, tak więc możecie oglądać filmy DVD na Blu-rayach. Wiadomo, to jest jakoś dużo lepsza niż takie zwykłe filmiki, które, o, tak jak ja tu wrzucam, o, niby 720p, ale tam zawsze 320 pokazuje mi YouTube. No nic. Takie PlayStation możecie kupić. Uważam, że to jest fajne dla facetów, którzy uwielbiają grać. Cena jest bardzo dobra. Jak wiadomo, no, trzeba się liczyć z tym, że dojdą później gry. Koszt gry, no, to jest ogólnie mniej więcej od 100 zł, ale są punkty, gdzie sprzedają używane gry. I koszt takiej gry wtedy wyniesie bardzo różnie. Od 15 zł do 50. A wiadomo, no, masz grę, przejdziesz ją i kupisz sobie następną, tak? Na tej zasadzie możesz sobie wymieniać. Przepraszam, tu mi kabel spadł. Na tej zasadzie możesz wymieniać i co chwilę mieć nową grę. Tak? A mi nie robi różnicy, czy ja gram w oryginalną grę, którą sam sobie kupię, czy na przykład ktoś kupił kiedyś ją, ale wymienił do punktu. Jeżeli płyta nie jest zjechała, ja mogę grać do woli. Tak więc taka konsola. Uważam, że warto kupić. Można nam podłączyć do internetu, również jakieś filmy, zdjęcia wrzucić, takie rzeczy. W Tesco za 777. Dobra, ja się z wami dziś żegnam. Wracam do łóżka leżeć, kurować się. Jeszcze tam wypiję pewnie hektolitr dzisiaj herbaty z sokiem malinowym, z cytryną, z imbirem, ze wszystkim. Wszystkie, co mi polecaliście, wszystko będę stosował. Wszystko, żeby być mega zdrowy do niedzieli, muszę. Przyszły tydzień jest takim tygodniem, takim przed moim wyjazdem, więc muszę wyzdrowieć. Ja wam życzę miłego dnia z grilla, który dzisiaj mówiłem, jestem mega, mega zadowolony. Zobaczymy, jak się będzie dalej spisywał. Trzymajcie się ciepło, życzę wam miłego dnia. Jeszcze raz, po raz piąty wam życzę miłego dnia, a może będzie bardzo miły, jeszcze milszy będzie niż wczorajszy dzień. Wszystkiego dobrego. Cześć, pa, pa.